Siema ludziska, witamy wszystkich na naszej okrąglutkiej planetcie. Już chyba nie. I research. Już chyba nie. Już chyba nie, nie okrąglutkiej. No dobra, no kwadratowo okrąglutkiej z dziurami od creeperów. Ja sobie z zielonej herbaty wyławiam właśnie jakieś dziwne sypki takie, które być nie powinny w tej zielonej herbacie. Mamy żelazo. Sztabki? Chyba już nie. Żeś zmarnował. Dobra, później to jeszcze nie. Kurde. Nie, mamy 4. Odkryliśmy, czy Rycerz coś tam robił innego, a ja tutaj robiłem od jądra, tak jak powiedziałem, robiłem oddzielne ścieżki, znaczy w każdą stronę. I stwierdziłem, że strasznie coś tam mi jęczy. No, jak dojdziemy tutaj do tego jądra, to tutaj. Czemu jądro mi się kojarzy właśnie z tym? Nie wiem, bo jesteś. Gdzieś tam był zombiak, czekaj. Czekaj, chodź tu. Rozwalimy to małe gówno. Czekaj. Dwa mob spawnery, tak? Jeden mob spawner. A, no dwa. Jeśli będę miał fartę, to znajdę drugi. Dobra, to ja sam pójdę tam. Generalnie ludziska, tutaj już jakiś creeper wybuch. O. Nie wiem, gdzie tego szukać. I tutaj jest spawner endów. Wow. Zastraszyłem. Właściwie to źle zrobiłem, bo idę bez pochodni. O, creeper. Nie mamy węgla. Spadaj! Spadaj, mały. Nie, nie. Zapędził mnie w kozi róg. Ale można za to sobie trochę tego wziąć. Ha! Mam cię. Tylko skończył się świetnie. Teraz zamuruję tego mob spawnera. Idę po miecz. A, nie patrzę, nie to robiłem. Zakładam, znaczy ja przynajmniej zakładam, że pewnie jeszcze jakieś dwa odcinki nam zajmie ten Nether Planet i pewnie już skończymy. Bo wiadomo, no takie serie nie są na 20, znaczy na 50 odcinków, tylko na... nie, wiadomo. Z tego co pamiętam, to chyba Madzia miała 7 odcinków. Jezu, weź mnie, nie strasz, stary, już chciałem się zacząć lać, myślałem, że to creeper. Czy zombiak, czy coś innego. Miło mi. Dobra, ja idę po miecz. Czyli po drewno. Zrobię sobie tych mieczy chyba 20 od razu. Nie, weź sobie zrób żelazne od razu. O, mamy żelazo? Tak, jeszcze dwa są na dole. Czekaj, ty już nic nie słyszę. Cholera. To ty słychać? Kripuś. Nie kripuś tylko. Gdzieś tam słychasz. Słychać. Słychasz. Chyba spawner zombiaków. Kill się skończył. A teraz pająki słyszę. O, to pewnie ten spawner jaskiniowych pająków jest. Bo mamy tam zabić chyba kilka pająków. O, znalazłem spawner! Chyba. Tak, znalazłem! Juhu! Ty chyba się dostałeś do tego mojego spawnera, tylko że od góry. No. Tak? Zaraz zobaczę, poczekaj. Ja o, żelazo, poza tym. Ja pójdę do dołu. Oby mi się wszystko dobrze nagrywało. Ja ostatnio mam taką schizę, że może, że coś ciągle się nie nagrywa, że albo mój głos, albo twój głos, albo... coś. O, zębiak, co ty robisz? Jezu, ja tego tutaj jest. Nie, no twojego niku nie widzę, to chyba nie tu. O, super! Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Nie zginąłem.
fuck. Zaraz ginę. Od zombiaka to będzie najgorsze. Kurde, pająk. Pająk. Dobra. Na razie zespawałem tam to przejście. Przydałoby się krowa i mleko. Na wszelki wypadek. Wow. Muszę wziąć miałem czy w garści. Akurat farta odgrywać. Miałem, że znalazłem tego spawnera. Ja tak ciągle krążyłem na dole, zrobiłem takie pustki wszędzie, a to się okazało, że to było nade mną cały czas. Dobra, szybciej. Czekaj, przydałoby się jeszcze coś na wszelki wypadek do jedzenia. Chociaż... Tam Edek stoi. Ja do Edka nie chcę startować. Chyba. Nie będę mu się patrzył w oczy. Boże, ile tych Edków. No tak, one jeszcze ciągle spawną. Dobra. Zombiarz! Oż ty za mną był! O nie, nie daruję mu, nie daruję mu. Już nie żyje. Kurczę, przydał się woda, to bym zalał te wszystkie... te. Już nie żyje ten zombiak, już po nim. Kurde. Muszę sobie zrobić nowy miecz szybko. O, skąd wy się tutaj wzięliście, koledzy? Aha, one się stąd biorą. Szybko muszę zrobić mieczyk. Skąd ci wziął ten zombiak tam? Za mną w dodatku. Czekaj, od razu zniszczę tego mobspawnera, może tych etków. Tutaj są moje rzeczy. Co ty tu robisz, Edek? Spadaj stąd. Spadaj! Creeper. Lepiej nie będę walił. O Boże, ile creeperów! Słyszę cię. Nie, ja się do ciebie nie patrzę, stary. Ja się na ciebie nie patrzę. No kurde! Co ty robisz tam, no? A, i od razu ludziska, sorry wielkie za poprzedni odcinek, ale byłem lekko wstawiony i... po prostu miałem taki humor. A co ty tam wybuchasz w ogóle, tak? Ciekawości pytam. Boże, te schody nasze coraz gorzej wyglądają. O, jesteś tu. O! Ha! Boże, nie strasz. Same rozwaliły mob spawnera. Jabłko! Ha! Zdobyłem je szybciej. A skąd ty masz to jabłko? W ogóle zbroję ten zdobyłem. Ha! Górną część. Skąd ty to wszystko ma? Coś do mnie strzeliło właśnie. No bo zombiak wziął ten i... Masz żelazny kill-off? Dobra. Widzę, że masz jeden diament. Dobra. O, jaka kabum, cyk. Jesteśmy bogaci. O, kolejny diament. O! Jak fajnie. I kolejna skrzynka. Stary, jaka tu jest bogactwo. Jakie tu jest bogactwo? Jaka No skrzynkę jakoś znalazłem. Dużo szkła tu jest, o to dobrze. I teraz nie wiem, czy my będziemy musieli zrobić... ej, światło może jakiś postaw jeszcze. I nie wiem, czy my... Chwila, bo nie mam pochodni. To są blok pochodnie. Diamentowy, czy znaleźć blok? Znaleźć. Co było w tej skrzynce? O, lapis lazuri. To jest tylko lapis, bo ty lubisz lapis. A nie, bo tu trzeba żelaznym. Nie, nie trzeba żelaznym. Nie? Nie. No tak, rzeczywiście padał komentarz pod twoim filmikiem jakimś jednym. Rozwaliłeś tamten mob spawner? Tak, ale muszę pójść po wiaderko z wodą, bo chcę etki pozabijać wodą. Spoko, ja pójdę skasować tabliczkę z dwoma spawnerami. Dobra. To idzie. O Jezu, nie w tę stronę schodzę. Schodzę, a powinienem wchodzić. Jest noc.
dużo tego tutaj jest. Boże, myślałem, że zaczęło padać. Czekaj, chyba zaczęło. A nie, to gołąb jakiś się kręci po tym. I grucha ci tam. Ile masz diamentów? Jeden. Kurde. A czekaj. Gdzie jest diament? O tu. Nie, to jest ten, co ty miałeś. Gdzie jest tam ten diament? Chyba w tej górnej skrzynce. Tak, w górnej. Czy mieliśmy misję, żeby zrobić ten? Motykę, tak. Diamentową. Dobra, generalnie... Edek! Nie patrzy się ci się, nie patrzy ci się. Mamy tyle diamentów, że tak, mamy 9 diamentów. Możemy zrobić albo blok diamentowy. Może się tutaj Edek tepnąć do środka? No. Mogę go... Czekaj, a nie, czekaj, bo to jest lawa, to on tu zaleje lawą. Ziombiak, chodź tu. No wpadnij do lawy. Nie, tam go tu nie będę. Dobra, to idę zalać tamte te. Cześć, czekaj. Ty, ja mam pomysł, zobacz. Zrobię blok diamentowy. Ej, gołębie, spadać! Spadać! Kurde, kurde, gołębie. Edek! Czekaj, nie mogę się patrzeć tam, bo tam jest Edek. Zobacz, zrobiłem... Edek jest za mną, Edek jest za mną. Się cieszę. Zrobiłem blok diamentowy, czyli mamy zrobioną misję z blokiem diamentowym. Ale mieliśmy znaleźć! To najwyżej jak znajdziemy, to wtedy dopiero odchodzimy. Znaczy, to wtedy odchodzimy. Dobra, ja zrobię motykę w tym czasie. Oż ty, Edek, nie chcę, co go walnąłem. Dobra, mamy diamentową motykę. Gdzie mam? Edek, chodź tu. Ja już się cię nie boję, chodź tutaj. Daj no wiaderko lawy. Nie mam. Sprawdź w tym, w skrzyni, czy jest. Szybciej! Nie ma, stary! Zrobiłem przecież fosę z lawy. Lol. Dobra, jestem z powrotem po kilkuminutowej przerwie. Pięciominutowej przerwie, bo... mi się albo wzięło i... robiło. Dysk zajął się do końca, musiałem wgrać, znaczy wgrać, włożyć dysk przenośny. Dysk się przejął. Znajdź, dobrze mówiłem, znajdź jeden blok diamentu. Zniszcz dwa mob spawnery. Zrobisz już diamentową motykę? Tak, zrobiłem już. A, to nie tak wiele, 4 zadania nam zostały. To pewnie poza odcinkami takie, poszukamy tych bloków. Jeszcze dwa jaskiniowe... A nie, czekaj, dwa jaskiniowe pająki też mogę odblokować, bo... przecież mnie... ja zabiłem wtedy dwa jaskiniowe pająki. Tak? Ale tak. To były jaskiniowe, na pewno. Na pewno jaskiniowe, bo mnie zatruły. A, dobra. To spoko. No to mam 3 zadania. Musimy znaleźć, tak... blok diamentu, blok złota i obsydian. No niby obsydian można teraz... znajdź! Ale znajdź, wiem, ale nie? Właśnie trzeba znaleźć. Więc już trzeba szukać. No to pomieszczenie się diametralnie zmienia. Będzie się jeszcze bardziej zmieniało. Schodzę. Możesz, pozwalam. Mojżesz. Mojżesz. Czekaj, od razu powiększę może to pomieszczenie, tak 5 kratek. Żeby później nie musieć powiększać. Kwunc! Muszę się najeść. Gdzieś tu są zombiaki. To je wyrżni.
A, spadł do mojej pułapki. Dobra. Po zombiaku. Ja muzyczki nie mam. Dobra, nie wiem, gdzie szukać... gdzie szukać tego? Są takie tunele, to wiesz. To nie wiem, kop się od tunelu jakoś w bok. Ja spróbuję się jakoś jądro tak ładnie okrążyć, żeby to jądro było w jakimś dużym pomieszczeniu, to może gdzieś coś pod jądrem znajdę, czy coś takiego, no rozumiesz, no. Bo nie chcę też zrobić tak, że będę się kopał, a nie wiem jakiej wielkości jest to jądro. Jezu, ale dzisiaj ohydne sobie jedzenie zrobiłem. Znaczy nie, makaron był dobry, ale jak taki sos... taki... jak to było? Taki pomidorowo, jakiś dziwny taki. Kupiłem Marks & Spencer. Generalnie sos był ohydny, a jeszcze ja jestem bardzo mądry i zapomniałem go przyprawić czosnkiem. Więc też w sumie moja wina, ale ohydne. Znaczy, w sumie dobre, ale ohydne. Musiałem, ponieważ nie miałem żadnego składnika w tym, to musiałem sobie doprawić dużą ilością papryczki i musiałem wrzeć do tego na czosy. Żeby nabrało jakikolwiek smaki, żeby mógł jakoś się tym najeść. Znowu gdzieś jest zombiak. Na tej mapce były tylko dwa mobspawnery. Są tylko dwa? Chyba tak. Czy jest więcej, tylko po prostu dali trochę mniejsze zadanie? Nie wiem. Nie, raczej są tylko dwa. Szczerze mówiąc, zakładam, że iż... Chyba jak słabo zgubiłem. Widzowie to już wiedzą, co planuję. Ja się boję, niestety. Się bój. Się chuj. Kurczę. Ale zmęczony jestem, lol. Masz zapalniczkę? Nie. Ale zrób, możesz sobie zrobić, bo chyba były jakieś składniki na zapalniczkę gdzieś w pokoju. Nie ma. Czekaj, muszę pozbierać tego. Arbuzy wreszcie. Tak. Fajnie by było, gdybyśmy mieli dużo widzów, to wtedy bym się zapytał. Czy sens jest takie budować takie coś do koła jądra? Czy żeby powiedzieli, gdzie są te wszystkie przedmioty? Coś takiego, nie? No cóż. Z jednej strony tylko będę kopał się do tego jądra. Nie no, nie mamy tego. Krzemienie mamy. Żwir. Ksemin. No zwir. Żwir. No zwiru też nie mamy. A. No to problem. Myślałem, że to creeper. O, lawa. O, lawa. Jaka reakcja. Ty, ja muszę jutro odebrać swój telefon. O rety, nie chce mi się. Ciekaw jestem,
czy rozwiązali ten problem. Napisali tylko, że proszę odebrać telefon. Znaczy, telefon gotowy do odbioru. Wow, lawa, 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 nie wylewaj mi się tu lawa. A może lubi? Telefon czy lawa? Lawa. Nie, nie, nie! Głupia lawa! Nie wylewaj się tu! Głupia lawa, kurde. O kurna, ja się tak na każdym poziomie będę męczył, to ja chyba się zamęczę. A ja mam taki inny pomysł. Zrobimy tak. Trochę przeistoczymy zadanie i nie będzie znajdź, tylko zrób lub znajdź. Zrobimy takie coś. I najwyżej jakby coś się widzą, ten, woleliby patrzeć jak ten, jak to znajdujemy, a to same odcinki na samym znajdowaniu to by się nie opłacało. Weź wykop jeden obsydian. Chyba blok diamentu już też zrobiłeś. Tak, zrobiłem. No to zostanie tylko blok złota. A ile mamy złota? Sprawdź w skrzynce. Chyba... Lepiej nie stój na tym kamieniu, wiesz? Dlatego? O kurde. Czekaj, muszę wszystko... O, stąd muszę wykopać. Tylko... O, muszę tak. I te usunąć obie tabliczki, zostaje tylko blok złota. Ciekawe jestem. Wysprawdź od razu, jak tam będziesz na górze, w skrzyneczkach, ile mamy tego złota. Jeszcze. Znaczy, ile mamy w ogóle? Coś mi się zdaje, że zero. Nie, a ja kojarzę chyba jakoś jedną sztabkę, czy coś takiego. Boże, jak się zdało. Tym głupim. Na dole jest jedna sztabka. Boże! Wszystkim, ale tylko dzisiejszym wiadomo. Kurde, akurat noc. A ty masz w ekwipunku tą jedną sztabkę diamentów? Nie sztabkę, tylko blok? Jak to diamentów? No diamentów, blok diamentów. A nie, ja zrobiłem blok diamentów, a później go rozwaliłem i zrobiłem z niego motykę. Czyli wszystko się w sumie zgadza. Bo najpierw... Bo zrobiłem, ale później zrobiłem motykę z tego. Ładunc. To przydałoby się znaleźć złoto. A nie, jest zapalniczka. Tak? Ja bym chyba ślepy, że jej nie znalazłem. Na którym poziomie użyć TNT? Jak to na którym poziomie? No gdzie najlepiej użyć? No wiesz co, nie wiem. Przy jądrze, jaram się! I zginęłeś. Zginąłem, o, przynajmniej na drzewie się zrobiłem. Tylko wiesz co, wiesz, taki problem był, że miałem wszystko diamentowe, nie? Ojo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 j
tak? Tak. A są tam wszystko diamentowe, czyli motyka... Diamentowy miecz, dwa diamenty i diamentowy ten. Był diamentowy kill-off i diamentowy... Boże, jak to się nazywa? Kill-off. Diamentowy kill-off i diamentowy to coś, no, jak miecz? To się nazywa? Nie miecz, tylko ta motyka. A motyki nie mam. No to dupa, to motyki nie mamy. Ale zrobiliśmy, było na nagraniu. No w sumie.
No, ale za to, że się nie podzieliłeś, zrobię sobie diamentowy mieczyk. Jak to się nie podzieliłem? A, no bo ty gdzieś ciągle byłeś. O, creeper. Creeper. Weź, jak jesteś na zewnątrz, to skoś te tabliczki. Stary, ale jest noc. I tutaj wiesz, ile tego gówna jest? Jak ja przecież tam zejdę, to ja już nie wejdę. Ciągle tylko gadał. O Boże! Całą noc mam muszę czekać. Gdzie ty jesteś? Mówię, że na dworze. Bumzyk! Mówiłem, żeby nie schodzić. A nie, głupi zombie, będę cię bił kością. No comment. O Jezu, gdzie on wysadził tą dziurę? I nie ma tej dziury. O Jezu, muszę wyjść szybkim wejściem. O, już nie. Już się musisz. Problem, problem, problem. Domek. Tak, i lawa. Domek i lawa to szkolna zabawa. Lawa. Ja O się Boże, chyba widzę zabiję. całą mapkę od środka. No to szybko zobacz, ile jest ten, gdzie są te. Znaczy, widziałem. Dobra, lecę wejściem awaryjnym. Jezus. Jakimś cudem mi się udało wejść tym awaryjnym wejściem. Po co ci diament? Żeby raz nas zbrałem. Dobra, ja idę kopać dalej tam. Bo ją znalazłem. A, on tak. Chciałem na ciebie nakrzyczeć, że marnujesz żelazo na zbroję. Kubek z wodą, kubek z wodą. Nie mam kubełka. Gdzie jest kubełek? Gdzieś chyba na górze. Przynajmniej teraz ta fosa z lawy działa. Ile już nagrywamy? Weź sprawdź szybko. Bo ja nie wiem, ja się nie znam. Jak ty to robisz zawsze? Ja nagrywam 13 minut. View movies i jak ty to robisz? Czekaj. Jestem zbyt głupi. Sumuję sobie. Tylko weź to nie schodź na dół. 3 giga. 3 giga, 3 giga, 3 giga. To nie ja. To ja. A. Nic nie znalazłem. No kurde, rozwaliłeś TNT, które są cenne. Mógłbym w sumie to jądro rozwalić tym TNT. Bo i po cholerę. Co? Po cholerę. Absydia się da w ogóle? Nie, nie da się. No ale o tym mówię właśnie. By przynajmniej nie rozwaliło obsydianu, tylko by rozwaliło... No tak, tylko że dolna część jądra by się... rozlała. Nic nie mówiłem. Dobra, ja chcę złoto. To szukaj. Ja chcę 13 minut dopiero, czyli ja około 18. Nie, na serio? Tak. Ale jak ty to sprawdzasz tak szybko? Ja... O Boże, czekaj. Zapomniałem. Na to. No. Kurde.
Nie wiem, coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, może około 20 minut. Bo mam dwa pliczki na S i trzy pliczki na tym. Tak i tak mnie się zastanawia, jak ty to liczysz. Przynajmniej Endek się nie spełni. O Jezu, w ogóle zmarnowałem. O, no, no ja w ogóle. Dobra, nie śpiewam. Nie ja. Śpiewam jak coś, nie? To fajnie, bo gdyby udało się zrobić źródełko na ten. Ciekawe, co to było. Nie, nie, nie! Nigdy cię takiego nie słyszałem. Znam cię od 3 lat. Nigdy cię takiego nie słyszałem. LOL. Ja się tak nie bawię, zaraz by Creeper nam rozwalił dom. LOL, LOL, LOL. Aż się rozpłakałem. LOL. Ja pierdzielę. Nie! Nie rozwalił domu. Rozwalił dom. To rozwalił czy nie rozwalił w końcu? Rozwalił. Szybko zamuruj. Co ty tam w ogóle robisz, że te creepery tam rozwalają nam dom? Ja się pytam, no. Nie przychodź na górę. Nie zamierzam na razie. Dobra, zostało nam jedno zadanie. Jakie? Kurde, nie to. No, blok złota. A. No to nie wiem, co... Wiesz co, to poszukamy poza odcinkiem i po prostu... Dobra, Lidzka, to my poszukamy poza odcinkiem i po prostu do was wrócimy, jak znajdziemy ten blok złota. Nie będziemy robić kolejnego odcinka, wiesz, chyba już. No nie, my za chwilę wrócimy, jak tylko znajdziemy to. No, no dobra. Że... To za niedługo wracamy. No, tak. Ano, siema, witamy po przerwie i znaleźliśmy diamenty. Diamenty? Te, złoto. Złoto. Ja znalazłem. Tak, generalnie Recy znalazł jakiś tam... Nie, mały czas po tym, jak skończyliśmy nagrywać, więc w sumie długo nie musieliśmy czekać. Kurde, ale to i tak nie wystarcza, bo ma... Ja mam 7... 8, o. 9. Ja ci tam rzuciłem 2, bo miałem taki punkt. Faktycznie, a jeszcze jedną sztabkę mam ten. No dobra, to tylko przepalimy, zrobimy to i będziemy mogli kończyć. Może na finał włączymy Creative Mode i rozwalimy mapkę, co? No, ja jestem za. Dobra, to włączę przytapianie. O Jezu. Czemu ja mam? Ej, lol. Mam zmienione ustawienie guzików. Gdzie to się zmienia z powrotem? Co to było? Jakie modę? Ej, no lol. O, światło muszę sobie zapalić. Ale ja chcę... Polski programisty to było? O, nareszcie.
Jest, że ja to nie jestem głupi. Nie, ty chyba nacisnąłeś ten jednocześnie Ctrl i Shift. Nie. Bo to się wtedy ustawienia klawiatury zmienia. A, możliwe. Ej, jak też masz game mode'a, to też masz takie dziwne ustawienie? Jakie? No takie dziwne ustawienie. Takie, masz z tej nowej wersji ten game mode, ale... Ale masz ze starej wersji ustawienie ikonek, jeżeli mnie w ogóle rozumiesz, co ja gadam. Wiem, co ty gadasz, bo masz ustawiony ten, na 1.3.2 przecież tekstur paka masz ustawionego teraz, a grasz na wersji 1.2.5. A no tak. A nie gram na wersji 1.2.5. Przetapia się jeszcze, tak? Rozumiem. Tak. To ja zamknę drzwi jeszcze, żeby nie atakowali. Nikt nie atakował. No. Ty, coś mi się zacięło. O, wypadło mi jedno. Dobra. Bo jaje miałem. Już? O, czekaj, nie mam game mode'a! Zapomniałem, lol. Kurna! Uważaj, szybko zmienia game moda. To się lawa dostaje. Sorry, zapomniałem. Trolololololo. Coś źle chyba wpisałem. Moją feralną grzybiarnię najpierw rozwalę. No, teraz już jest dobrze. Spoko. Czekaj, że chcę zaciąć serwer. Że nie, generalnie zrobimy tak, że najpierw albo nie, dobra. Po kolei, żeby nie zacinać jednak serwera. Jestem ślepy chyba. Minęłem. Także ludziska, to by była seria z Other Planet. Tak. Spodziewajcie się w niedługim czasie jakichś nowych serii z Minecrafta na własnej mapie. Jeszcze nic nie chcę mówić, jeszcze nic nie obiecuję, ale tak mówię tylko, że coś będzie na pewno, że na własnym serwerze. Jabadu! Ale lag będą. Tak, to bardzo dobrze. O Boże! Sam to zrobiłeś. Ej, ale ja aż tak dużo tego. Jaka fajna dziura, jak ogryzek. Ty teraz jest jak ten, jak mapa. Ten, jak mapa, jak. Nieważne, jak gdzie ty wystawiasz to ten TNT? Tylko nic tam nie ruszaj. Znaczy ja nie widzę generalnie, nie? Gdzie ty wystawiasz? Byleby creeper jakoś. Szkielet nie walnął w creepera i na przykład, żeby nie wybuchnął creeper, bo wtedy. Nie wybuchł creeper, to wtedy mi, rozwaliłby ten. Moje dzieło. Ty, mieliśmy jakieś zadanie z glowstone'em? Bo tutaj dużo glowstone'a jest po bokach mapy. Nie, nie mieliśmy żadnego zadania. Co ja bym jeszcze wypadł? Bol. Ale zlagowałeś serwer. Ale jeszcze działa, stary. Co? Ale jeszcze działa. Czekaj, ja muszę wybuchnąć. No już jest troszeczkę rozwalony.
Ale zabawa. Już lawa zniknęła. Można odpalić TNT od strzał? Zaraz zobaczę. Uwaga! No, czekam na lagi. No, wysadzasz czy nie? No ja zaraz tyle? Czekaj, bo się nie odpaliło dalej. To i ten zombiak stoi. LOL. Tego, dobra, spoko. O, TNT. Ma gusta. Ale las. Fajna dziura. Tak na wylot przebić tą wyspę, tą planetę może. A ja już na wylot zrobiłem. Tak? To jeszcze z drugiej strony. Nawalam. Uwielbiam tak rozsadzać mapki. Jestem sadystą jakimś. A na sam dół rozsadziłeś? Nie. Możesz zrobić na sam dół z ten, według osi. Dobra, to gdzie było? Czekaj, muszę się zbliżyć do tego. A tu jest na dół. I po co jest ten glowstone? Był nawet wewnątrz. Ładnie. Fajnie, teraz te moje dziury wyglądają jak oczy. A teraz moje dziecko powstanie.
Weź jeszcze nie rozsadzaj jak coś. Dobra. Czekaj, bo teraz nie mogę się ruszyć. Dobra, rozsadzam, bo nie ma gdzie teraz. Gdzieś nie wyszło. Bum. No może to nie jest przez oś, ale... No wybuchaj. Na pewno zaraz uwali to. Ja już to czuję. O, dużo lawy. A, to jest to jądro całe. Ale zabawa. A teraz czekaj, chcę zrobić coś innego. Ładna jeziorka będzie. Gdybym miał jeszcze inne komendy, to jest taka komenda, że... kill-offem walisz... spadające TNT? Tak. Taki deszczyk, nie? Ale po co? To przecież wypadnie z tego. Przez mapę. Tam jest dziura. Zapomniałem, że jest dziura, dobra. Ha! Ale tutaj to fajnie wygląda, w środku mapy. Źródełko trzeba wysadzić. O, jabłko. O, Edek. Siema. Co ty na to, żebym postawił koło ciebie TNT? O, no zobacz. No, stawiaj się. Bum. Zobacz, Edek. Yeah. O, gdzie jest to jest? Mega pierdolnięcie. No gdzie to jest? No kurde. Nie, tam. Jeszcze tak... Uj. Co mocno go pyprznęło? Moje bałwanki zostały tam rozsadzone. Dobra, nie będziemy was zanudzać rozsadzanie mapy ludziska chyba. Tylko ostatni boom. Bo to tylko my się w sumie teraz świetnie bawimy, a wy tak już się pewnie nudzicie. Więc ludziska, dobra. To by była seria z innej planety. Z Other Planet. Mam nadzieję, że się wam bardzo podobała. I czekajcie na kolejne serie. Że niech jeszcze ta wieża wybuchnie. Wieża świętego spokoju. Aha, ona jest taka
zjeżdża. Co? Lol. Dobra. Ej, research. No dobra, no to w takim razie cześć.